Witam was ludzie serdecznie z tej strony Survi, a my kontynuujemy na przykład w Steel Rising. Tym razem będziemy się na misję z tą otchłanią, czyli... Kurde, jak to się ostatni... Nicola Flamela. Podróż Nicola Flamela. Co jest dziwne, bo to jest chyba nawiązanie do Harry'ego Pottera i Kamienia Filozoficznego, bo tam też był w sumie Nicola Flamel. Albo jestem niedouczony. Jak tu się szło? Chyba tędy. No. Do tej bramki, bo ktoś szuka. Ciekawe jestem, jak to perfekcyjne chłodzenie ma działać. Bo chwilowo to powiem tak. Jakoś się z tym chłodzeniem chwilowo nie mieliśmy do czynienia. Jezu, jaki unik piękny się udało zrobić. A, czy ta bramka, która była zamknięta? Tak? Otworzę to, kto? Bez walki? Otworzę. Okej, okay, tutaj mamy iść. O, tu jest coś. O, tupę! Ciekawe, czy będziemy gadać z Nicolasem Flamelem, czy nie? Jakie fuksy się udały mi dzisiaj. Piękna bardzo tego odcinka, powiem. Fuksy na fuksie. Dobra. Kasia. Ulepszony granat ogniowy. Między nimi. Dobra, tędy. Bo mnie bardziej obchodzi, że to szybko tę misję zamknąć. Flamelem. Najgorzej. Ty, odwal się. O kurna, najgorzej, że spadłem, a tu się nie da wdrapać ponownie. Dobra. Failik. Mały failik. Taki mały, nieszkodliwy fail. Całe szczęście. Ała, 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 nie bij, nie bij, nie bij, boli, boli, boli. Bardzo bolało. Dobra. Majte! Byliśmy po tej ścianka chyba do rozwalenia, którą rozwaliłem. Tak. Nie! Z tej strony chyba nie było nas. Nie, byliśmy, dobra. Gdzie mam iść? Prosto przed siebie, dobra. O, weska. Miło. Weską nigdy nie pogardzę, chociaż weska oznacza jakiegoś bossa. Albo mini bossa. Teraz zobaczymy. A, skrzyneczka. Mi się to nie podobało, że to jest takie coś pusto, pusto, nic nie ma, żeton do powozu, ja pierdyle. Dla mnie to jest trochę taki shit, ale... Powiem dosyć szybki, przydatny czasami. Dobra, mamy zejść w dół. No to dobra. Hop. Tam mamy iść, to ja zerknę. Tu nic nie ma, nie ma nic. Wejdź do otchłani. Okej. Okay. Kasynka jeszcze po bocznej. Ciekawe.
our lord, at last thou speakest! Gentle dame, you have erred here for so long, not a word uttered. In singular contemplation of such terrible slaughter. A long time, you say? That's not possible, sir. But just now appeared to you. Nay, but thou must trust me. And thou wast hardly alone in this limbo. There were many travelers, stiff and silent, all in agony. All bound to the anchor stone. What travelers do you speak of? The first to arrive was a sobbing child, searching for his mother. After him, many a damned soul carrying their own heads in hand. Then, those whose thoughts passed through me. A minister of God, tormented by doubt. Hold on. A minister of God? Monseigneur de la Fare? A scholar with soul star-filled, and a learned master of alchemy. Monsieur Bailly and Monsieur Lavoisier. A usurer who shed so many tears for his lady. Monsieur Necker, mourning his wife. All bound to the anchor stone. Wretched souls, their ascension to the heavens repelled. What? The anchor stone, monsieur. Lapis philosophorum. The philosopher's stone. Aye! Vile knave who took it for his own lately. No count is he but that of trespass and perfidy. Cagliostro. Well met. The rope for this varlet and I shall be avenged. The anchor stone keeps the travelers in this limbo and makes them masters of the Iron Titans. From the defunct springs the fire that burns inside these demons. Lanterns of the dead. Witchcraft of the blackest sort. The terrible slaughter. You say I was just observing the massacres? Aye. Vile, innumerable crimes. The devil's own accursed titans and their restless horde. They drinketh from the lake where the souls of the dead sleep. Men and women offered in sacrifice to feed the pyre. Then the terrible maw was opened, and in flowed legion of the dead. Ne'er hast I seen such and so many here during all my stay. The stone is verily mine dark confine. Lonely, so lonely that mine vessel is no more, and my soul still clustered in this place. Alack, I do despair of ever ascending to heaven. Gentle dame, I pray thee, do shatter mine stone. You want me to break the stone that contains your soul? Is that what you're asking me to do? Aye, my God! I beg thee! Do you know where this stone is? You've been buried for more than 3 centuries, monsieur. The precious jewel, sublime treasure, was inscribed in my legacy, my testament! On my tomb engraved, gentle dame, on the tomb! Ciekawie zapowiada, taki fajny wątek dosyć. What a strange encounter. I must tell Abbé Grégoire about it immediately. Powiem, że ciekawy wątek. Już się wkręciłem trochę w ten wątek Nicolasa Flamela. Okej. Okay. Czy tu coś jest? Księga. Dobra, wiecie co? Użyjmy sobie może tego żetonu. Wyposaż? Nie. Chcę tu mi wyposażoną tą olejnicę, czy co to było? O, właśnie. Tu, a to chcę zużyć po prostu. Tak, potwierdź. Lecimy od razu do naszego, kurde, kolegi. Księżulka. Jak nie powaliłem miejsc? Nie, kwartał. Nie powaliłem. Zobaczmy, co ciekawego mam do powiedzenia nam. Teraz. On na ten temat.
Nikolasa Flamela i jego więzionej duszy. Dobra. Z kim mam gadać? Dobra, z tobą, opa. Opatem. Can I help you, Aedis? The plan worked as we had hoped. My spirit left my body, and I traveled to the in-between. This is extraordinary. It confirms all my theories. You were right about the rest, too. Nicholas Flamel's soul had never left the in-between. Mon Dieu, 4 centuries. What a fearsome fate. Were you able to speak with this unfortunate soul? Yes, mon père. He claimed that I'd been in purgatory for a long time, but had never spoken until then. Please. Go on. He said he had met other visitors. Based on his descriptions, he was speaking of Monseigneur de la Fare, Minister Necker, Monsieur Bailly and Monsieur Lavoisier. They all seemed unaware of his presence. All bound to the anchor stone. Those were his words. All those whom Cagliostro turned into his homicidal playthings. Yes, it is just as I thought. The subject has the impression of being the automat it is bound to, but his soul remains in the in-between world. Mon père, Monsieur Flamel begged me to free him from purgatory. He has suffered for too long. How can we help him? If he is to be believed, we would simply have to break his stone. Of course, the Philosopher's Stone. The anchor stone that keeps him in the in-between. But where could it be after all this time? Look at this, mon père. These are philosopher's stones made by Cagliostro's hand. Do they look familiar? Heavens, they do. Aegis. The ancient chalice of Saint-Jacques is adorned with a similar stone. It was entrusted to me by the parish priests, along with some other relics. I stored it in a reliquary chest in this very room. Here's the key. Go. Let us not waste a second more. Goodbye, mon père. Okej, gdzie nim teraz mam biec? Aha, to daleko pobiegnę, jak nie wiem. No to daleko poszliśmy. Here it is. 4 centuries, Aegis. 4 centuries. No mind can begin to comprehend what this poor man has suffered. Is this the fate that awaits us? An eternity of silence and solitude? Purgatory is just a stop on the journey, Monseigneur. Oh, I would give anything to believe it again. Monsieur Flamel, the time has come to set you free. Dixis et videntibus illis elevatus est. And when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up. Hallelujah! Purgatory is not the end. Do you know what that means, Abbot? Before I say anything, I would like to take the time to consider the phenomenon we have just witnessed with a clear head. You are mistaken. What we have just seen and heard makes us new apostles. From this day on, I will live only to share the good news of this divine manifestation. That is all well and good, Monseigneur. Alas, I will not be able to join your apostolate, for there is no mission more vital than the one we are undertaking. At a moment when the tyrant aims to annihilate his subjects, I have a duty to put deeds before prayer. Okay, so...
Nicolasa Flamela mamy już zakończonego, co jest dobre. Tu ma informację, że już jedną misję już mamy zakończoną. Dostały nam w sumie 4 misje, może 5 pobocznych i trochę fabułki, więc lecimy. Może z fabułą jeszcze do połowy tego odcinka. Więc podróż i ruszamy z misją. Tu też są jakieś misje poboczne. Między innymi zaś armatę. Przyszłość królestwa tu jest. Coś jeszcze chyba. Jak zgaduję. No dobra. Gdzie ja mam iść? I co mam zrobić? Dojście do kamieniołomu, więc chyba teraz będziemy pchać fabułę trochę. Na to wychodzi. Szukuję od razu teren wokół, czy nie ma nigdzie jakichś duszyczek. Czy tylko do kopalni jest zejście już. Dobra, jest duszyczka. Albo coś, jakaś znańczka. Znańczka taka, można powiedzieć, mniej ciekawsza, ale... Esencja szlachetnego ducha. Ale tutaj zejdzie, coś mi się stanie? Gipsu. Nic mi się nie stanie. Dobrze. Musisz tyle wiedzieć. O! Okej. Okay. Nie wiem po co to jest, ale spoko. O! Niko! Ty płoniesz. Drwalu, co tam? Zamarknij. Rodwa na atak. Nie, najgorzej. Dobra. Super olej. Ha, okej, to załatwił. Brąz. No pierdyle, no. Sprzęty już mam tyle dobrego, że... Nie wiem po co ulepszać. Chwilowo. Ten set sobie... Uuu, bizmitu! Bizmit jest przydatny. Dobra, tu już nie jestem. Do tej znajdźki. A gdzie mam właściwie iść od tego zacznienia? Tam w dół. Więc okej. Okay. Czyli tutaj to tak pobocznie może powiedzieć, że weszliśmy. Tu w sumie nic ciekawego nie ma. Przy tych pomniejszych rzeczy. Okej. Okay. Byśmy pominęli skrzyneczkę. Co tu mamy? Odporności na płomienie, trzeci stopień. Taki powiem, fajny i niefajny. Pytanie, jak to się stawiono na tryb walki na osłonki. To jest spoko upgrade. Siema? Lej go, bo mi się tam wypadnie. Dobrze. Też granaci. Ładowany. Lać go, lej. Brać go. O, właśnie. Jezu, ile tego brązu mogą dawać? A tu mogę wejść? O. No, szczerze nie spodziewałem się, że tutaj, tak? Ale miło. Ale tu nic nie ma. Smuteczek. Dobra, tamtej strony byliśmy. If Monsieur Marat is hiding somewhere in the depths of this quarry, we will have to use this mobile walkway. Mhm. Wejdę tu w ogóle? Zablokowane. I od góry muszę się tam dostać, tak? Ja cię pierdyka trochę. To niszczy mój pierwotny plan. To jest jak tam się dostać. No niby od powozu, gospodarstwa i winnica. Jak tu przejścia nie było? Dachek? Chyba, że tam coś jest, a nie widziałem.
To nie jest, kurde, God of War czy coś innego, że jakieś znajdźki są. Typu tego, że wezmę tutaj tam jakiś granat czy coś i mi się otworzy przejście, raczej wątpię. To jest Spidersi, a Spidersi robią stałe elementy, niezniszczalne. Dobra, mam. Hop. Może byś wyskoczyła, dziękować. A tu coś jest? Czy nic nie ma? O, przeciwnika. Coś jest. Chciałem szybko ładowany atak. Ale się nie udało. Ops. I ops. On. Nie spodziewałem się, że tak wejdę. Dobra. Doskoczyła. Momencik. Okej. Skoczy. Dobra, doskoczyła. This mobile walkway leads to the depths of the quarry. I will explore the area and try to find a way to make it work. Piotr się wstrzymał do przeciwnika do automata. Zablokowany, dobra, tam mam być wyżej, ale ja zanim wejdę wyżej, to ja bym tu sprawdził okolice. Jednak... Oj, gaście te bronie. Was widać jak na dłoni. Co tam idzie? A, drwal, dobra. Drwal to się czuje. Dobra. Jeszcze raz. Ileż. Pięknie. Jezu, w zupku też żelazo i brąz. Są sam początku gry szukałem tylko jak kupi to rada jak kurde na lekarstwo. Się powtarzam chyba. Dobra, tam mogę wejść wyżej jak widziałem. A tu nic nie ma. No i za tym kamieniem to się przyleźli, a tutaj mogę wejść. Gdzie coś ciekawego tu znajdę? Oprócz was. Ty, co do mnie strzelasz? Co do mnie strzelasz? Tam jeden. Wystrzelony. Dobra, granat mrozu. Nic więcej, więcej, więcej. Coś jest. Siema. Weź błoń. Weź tam kolega jeszcze za płonie. Jesteś rzeźnik, nie? Piorunowy. Okej, tu nic. No kurda, szkoda. Czuję, że to trzeba gdzieś się wdrapać. Za chwilkę. Mhm. Przez przypadek wybrałem dobrą drogę. Liczę, że to się rozwali, ale się nie rozwali. Ty, to po co to tutaj jest? Dupka czy jak? Kurde, guzik mi się palił. Demet. A teraz nie zaskoczyłem. Dobra. Na dole była ta... To i nikogo tu nie ma? Aż kurde powiem, że dziwna.
Serio? Czy się dało wejść normalnie bez kombinacji alpejskich? Ja pierdół. Może być w niego granata rzuciła? No to chodzimy. Tu. Tu. Dobra. Ładuj w niego. Najgorzej, najgorzej, najgorzej. Dobra. Można by tam strzelam. Zobaczmy tu. Skeletu. Gdzie też mogę? A, tutaj. Brąz. Dobra, nikogo nie ma chwilowo. Dalej nikogo, niczego. Dobra, tu. Tak samo, ale tu chyba sobie drzwi mogę otworzyć. I dziękować. Tu widzę kolejną coś do podniesienia obynikami. Dałem tu nieruchomując podstawowy. Dobra, gdzie mam iść dalej? Obeskę widzę. Wait. What? Tu jest do naprawy. Here we go. That should work. No to dobra. To weska jest, to miło. Z tej strony. No to dobra, zawsze punkt odrzucania jest nowy. Ej, no nie wierzę. Jest tyle miejsc, żeby coś pochować, a twórcy nic nie pochowali. O, wymiennie. Jednak kurde schowali. Trochę trzeba się nagimnastykować, ale może będzie warto. Tak. 10 na 100. 1 na 10. Leski kamieniom psu. Mogę dziękować. A od razu bym sobie otworzył. Miałem wracać, żeby nie kombinować już 50 razy. Ciekawi mnie, jak do tego się dobrać. Ale zaraz dojdziemy ze wszystkim. Siema. Dobra, mocny ładowany atak. Jeszcze raz mocny i ostatni. Jej, trzy mocne ataki leży. I też żelazo. What? Ty, a ty prototypy stąd. Dobra. Tam każe im się gra. Kurde. Dobra, idziemy. Nie wiem jak tam się dobrać, ale mu się trudno. Grande Voile. O, weska. Już weska? Tak szybko? A dziwne. Wait, what? To dokąd to prowadzi? Esencja szlachetnego ducha, tu był jakiś przeciwnik. Co ty jesteś?
na górnik. To fuck? Jakiś górnik. Inaczej się go chyba nazwać nie da. Bo wiertło miał. Okej. Okay. Granat mrozu. A, okej. Okay. Jak kurnik wygląda? Wiertło, kowadło w drugiej ręce. Dobra, zastrzyga. Pięknie. Chłopina zastrzelony, zrobiona robota. Tam jest weska. Tu widzę kolejnego tego przeciwnika. Gdzie jest ogień? Zapłoń. O, pięknie! Nie ta broń, to. A dzięki, że kolegę zabił. A. Mhm. Tu, tutaj, tutaj, tutaj. Stąd to myśmy przyleźli sekundę temu. Dobra, chyba wiem już jak. Mam iść. Chyba wiem. Chyba zgadłem. O! Nie może zatworzyć. O! Kurde, masz kamień. Masz kamienia. Okej. Okay. Długowieczność trzeci tier. O tak, 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 tak. Ale nie mam trzeciego tieru jeszcze. Tylko drugi. Ale długowieczność to będzie następny, co chcę. Długowieczność to jest życie. Powiem szczerze, nie warto było wracać. I to jest chyba to z początku. Czy się zastanawiam, jak do tego się dobrać. No, chyba to. No, weska. Kolejna. Trzecia weska? Aż dziwne. Dobra, na chwilę sobie siędziemy. Właśnie, na szybki upgrade. Czy na szybki ten. Nie upgrade, tylko naprawę życia. Ten to nie jest problemem. Tamten jest problemem. Chodźcie, żeby się nie pogubił później. Dobra. No zapraszam. Ładowany mocny. I mocny. Raz. Dobra. Ciekawe, czy będzie gdzieś znajdę moduł zachłonności. W dół mam zejść, a ja idę nad. I może i dobrze proszę nad, bo widzę jakąś coś do znalezienia. I w sumie to tyle. Dobra, sekundowa przerwa. Okej, okay, wracamy. O, dobra. Wracamy już. Dobra, wchodzimy na dół. Mi się to nie podoba, że kurde już trzy weski pykły na tej lokacji. Nie. A to pybieski! Tylko jakieś inne. Jakieś płonące to. Ale jarka. Ja pierdzielę. Jak ja nienawidzę płonąć.
szkoda, że w żaden sposób nie idzie się ugasić. Dobra. O, woda, 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 woda. Pomóż. No nie. Niestety woda nie działa tak, jakbym chciał. W tej grze przynajmniej. W dół zejść teraz. Coś czułem, że będzie zablokowane, ale okej. Nie! Pięknie, pykło. Się udało. O! Granat mrozu i zejście w dół. A z drugiej co jest? Tylko zejście w dół. Nic. Gra każe iść tam, tak? A my sobie pójdziemy w tom. Sekunda. Gra każe iść to, bo to jest strzałka. Gdzie ja pójdę, idąc w górę? A nie to samo miejsce. O, dobra, widzę, co trzeba tu zrobić. Korzystać hak. W tym jednym konkretnym punkcie. Oby się udało za pierwszym, bo mi się nie uśmiecha to to... O, właśnie. Biegać. Cały czas. Dzięki, stary. To się wywalił i dzięki temu dałem kurde obrażenia płonące. Warto czasami poświęcić trochę życia za... niż za dużo. Okej, tam widzę drwala. Tu jak spadnę, to już się zabiją konkretnie. Nie, to jest Kolosus. Dobra. O, w dupę trochę tego tu jest. Ogarnąć, gdzie ja jestem. Jak widać, to nie potrafię się ogarniać. Tamto w ogóle się nie zaczął interesować. Dobra, gdzie są granaty? Ciach. Ciach. Ładowany, potężny. Dobra, stał. Leż. Szkoda, że te patenty działają tak fajnie na bossów. Ale cóż, na każdego będzie jakiś patent. Mam tu iść? Ale tym zajmiemy się w następnym odcinku. Gdzie mamy iść, gdzie mamy nie iść, ale sobie jeszcze w sumie sprawdźmy tą okolicę. No, tu chyba dużo do roboty jeszcze nie będzie, bo... coś czuję, że mam iść i tak tam dalej. O nie, tego nie odpuszczę. Co tu mamy? Subik, miło. To jest fajna rzecz do upgrade'u naszej olejarki, chyba na moc, jak dobrze pamiętam. Ja to się łapię na dół. No dobra. Czy ja mam wrażenie, czy ja trochę grę wyprzedziłem? Chyba mam takie wrażenie, że grę trochę uprzedziliśmy. Więc ja sobie tu wracam. I w następnym widzimy się przy tamtej bramce. Więc cześć, czołem, na razie. Hej!